Witam Was w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj omówimy patch 10.17. Ten patch jest bardzo krótki, odcinek też będzie krótki, bo deweloperzy uznali, że patch 10.16 jest w bardzo dobrym stanie. Lekko faworyzowany w stronę mecha, ale za bardzo to im nie przeszkadza. Jest wiele kompozycji, które jeżeli dobrze zagracie, to mogą wygrać grę, na przykład Master Yi, cybernatyki, jakieś rebele. Wszystko świetnie się sprawuje, jeżeli naprawdę dobrze zagracie. Bo nawet jeżeli 3 osoby idą w tego mecha, to i tak wszyscy go nie dostaną i często gęsto odpadną na 7-8 miejscu, tak więc ten mech nie jest jakoś super OP i zobaczmy, co oni tutaj pozmieniali. Nowa galaktyka, no z tego, co deweloperzy mówili, nigdy nie dodadzą galaktyki, gdzie będzie spatula za darmo, a tu proszę, wprowadzają galaktykę, gdzie na początek dostaje się spatulę, czyli pewnie tam się będzie głównie grało Zeda, bo to chyba najbardziej użyteczna postać, jeżeli chodzi o wykorzystywanie spatuli. Binary Star, czyli ta galaktyka, która w której możecie dać tylko dwa itemki na danego czempiona, jest usunięta, a w następnym patchu, czyli w 10.18, będą usuwali Dwarf Planet, czyli tą mniejszą mapę. I to w sumie chyba będzie ostatni patch, 10.18, jeżeli chodzi o set trzeci, i potem będziemy przechodzić do seta czwartego. Jeżeli chodzi o zmiany w traitach, to snajperzy dostają lekkiego nerfa, Teemo, Jhin i oczywiście Vayne w kompozycji cybernatyków dostają lekkiego nerfa, co myślę, że nie jest jakieś tam super dobre, bo nie byli chyba oni jakoś bardzo OP, jeżeli chodzi o ten patch. Astro Sniperami oczywiście dało się wygrać, ale nie była to jakoś auto-win kompozycja. Czempiony za 1 i 2 golda, Jarvan dostaje lekkiego nerfa na armor, Poppy dostaje buffa na magic resisty i Blitzcrank dostaje buffa na armor całkiem sporego, więc możliwe, że będzie się go po całą bardziej grać na frontlane, niż żeby on tylko pomagał Jinx się odpalić. Za dużo zmian tutaj nie ma, jeżeli chodzi o czempionów. Czempiony za 3 golda, tutaj całkiem sporego buffa dostaje Cassiopeia na trzecim poziomie, więc Vanguard Mystic możliwe, że wróci, ale z win condition z Cassiopeią na trzecim poziomie. Problem w tym, że tą Cassiopeię często grają w kompozycji mechów, jeżeli chodzi o Mystica i Battlecasta pod Victora, więc tutaj ciężko ją będzie zebrać na trzeci poziom. Master Yi dostaje delikatnego nerfa na pierwszym, drugim oraz trzecim poziomie o 5 umiejętności. 5 mocy umiejętności. Raczej no, nic to w sumie nie zmienia, ale no, wiadomo, że zawsze gdzieś tam przeszkodzi, może tam 1 na 10 walk przegracie. Niko dostaje całkiem sporego nerfa na trzecim poziomie i faktycznie na trzecim poziomie ona się cały czas odpalała i te obrażenia były lekko za duże. Shaco dostaje delikatnego nerfa na armor, w sumie nie wiem czemu. Myślę, że on był w odpowiednim miejscu, jeżeli chodzi o postać za 3 golda. Tutaj mamy teraz zmianę za 4 oraz 5 golda. Riven dostaje delikatnego buffa, Gangplank dostaje lekkiego nerfa, jeżeli chodzi o obrażenia, i Xerath dostaje lekkiego buffa, jeżeli chodzi o obrażenia. Możliwe, że Xerath pod Darkstarów troszkę wróci do mety, bo teraz nie był aż tak grywalny, ale Darkstary w sumie za bardzo się nie zmieniły, więc możliwe, że będzie opłacało się zagrać tych Darkstarów z przejściem pod Xeratha tam gdzieś w late game, szczególnie na planecie, gdzie macie więcej golda i często zbierzecie ten 8-9 poziom, żeby tego Xeratha znaleźć. To Plunder Planet się chyba nazywa ta galaktyka. Ostatnie zmiany to są zmiany w itemkach i dwa itemki, które zostały znerfione, to są dwa kluczowe itemki na mecha. Tak więc mech w tym patchu całkiem sporo oberwał, bo Hand of Justice straci 10% swojej wartości, jeżeli chodzi o obrażenia oraz leczenie, a Titan's Resolve dostaje praktycznie dwa razy mniej damage'u niż miało, bo kiedyś miało maksymalnie 50 stacków, teraz będzie miało tylko 25 stacków. Praktycznie tylko mech mógł wystakować tą itemkę do fulla. Jeżeli faktycznie ją wystakował, no to był nieśmiertelny albo po prostu zabijał cały wasz team. Tak więc to jest duży buff, jeżeli chodzi o Titan's Resolve'a. No i mech stanie się dużo słabszy, no ale stały się słabsze też snajpery, lekko cybernatyki stały się słabsze, tak więc generalnie nic nie zostało zbuffowane jakoś tak za bardzo. Wszystko dostało delikatne nerfy, tak więc meta prawdopodobnie w ogóle się nie zmieni, jeżeli chodzi o ten patch. I prawdopodobnie tak już zostanie aż do seta czwartego, bo prawdopodobnie nad tym oni teraz się skupiają i nad tym pracują, żeby set czwarty wyszedł w jak najlepszej postaci, jakie tylko może, a nie żeby tutaj jeszcze drastycznie zmieniać metę, jeżeli chodzi o set 3,5. Bugfixów nie było żadnych. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dajcie mi znać w komentarzu, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Możliwe, że jakieś poradniki niedługo nagram na tego YouTube'a. Nie trzymajcie mnie za słowo, proszę. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Już prawie jest nas 7000 na tym kanale. I do usłyszenia.